Witam Państwa na spotkaniu z panem Igorem Witkowskim. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, może nie tyle kontrowersyjny, co bardzo ciekawy. Panie Igorze, niemiecka broń, niemieckie Wunderwaffe. Jak to by się stało, gdyby Niemcy dokończyli wszystkie swoje plany? Co by się wtedy stało i czym by się to mogło zakończyć? Ja uważam, że Niemcy byli znacznie bliżsi wygrania wojny, niż to się dzisiaj przyjmuje powszechnie, dlatego że no, wojna się skończyła tak, jak się skończyła i automatycznie jest takie, no nie wiem, założenie jakby, że to tak musiało być, a to wcale tak nie musiało być i dużo nie brakowało, żeby było inaczej. Dlatego że chociażby Niemcy mieli olbrzymie zapasy bardzo groźnej broni chemicznej, to znaczy tabunu, sarinu, samanu. To było coś zupełnie nieporównywalnego ani do tego, co było w I wojnie światowej, ani do arsenałów, jakimi dysponowali alianci. Przede wszystkim alianci nie mieli żadnych środków ochronnych, żadne filtry masek przeciwgazowych ich nie chroniły przed tym. I aż do końca wojny Niemcy przygotowywali się do takiego uderzenia chemicznego, tylko chcieli to zrobić w ten sposób, żeby uderzyć również na Stany Zjednoczone, dlatego że uważali, że w przeciwnym wypadku to będzie oznaczało jedynie zagładę Niemiec, bo taki plan, on był bardzo sensowny. Oczywiście spowodowałby olbrzymią ilość ofiar, ale on musiał rozstrzygnąć wojnę w krótkim czasie. W przeciwnym razie to by było dla Niemiec bardzo złe. I był taki okres na jesieni 44 roku, w październiku 44 roku, gdzie Niemcy te przygotowania posunęli do tego stopnia, że produkowali, był wdrożony na przykład plan produkcji 60 milionów masek przeciwgazowych dla całej ludności Niemiec. We wszystkich okręgach, we wszystkich miastach niemieckich były kursy dla ludności odnośnie ochrony przed bronią chemiczną, biologiczną. To był plan tak zaawansowany, że już jechały pociągi na front wiozące tą broń chemiczną. Starano się na przykład wybierać trasy tych pociągów w ten sposób, żeby one omijały główne miasta. Że na wypadek zbombardowania takiego transportu, żeby nie było zbyt dużych strat po stronie własnej. I właściwie jest tajemnicą, dlaczego oni tego planu nie wdrożyli w życie. Bo on na pewno mógłby chociażby zatrzymać radziecką ofensywę styczniową w 1945 roku. To mogłoby zmienić bieg wojny bardzo poważnie, dlatego że to był znacznie groźniejszy arsenał niż na przykład amerykańska broń jądrowa. Dlatego że Amerykanie mieli tych ładunków jądrowych, bomb jądrowych pod koniec wojny, 3. Którymi no, Hiroshima, Nagasaki, no, to są straty powiedzmy rzędu 150 tysięcy ludzi. Natomiast Niemcy mogli zadać straty znacznie większe. Zastanawia mnie, jak w kontekście tego słowa chociażby Wunderwaffe, bo jest to Wunderwaffe kojarzone raczej ze takimi środkami technicznymi, czyli z bombami, tak. Z V1, V2, z jakimiś latającymi obiektami, tak? Tak, no oni potrzebowali jakiegoś środka przenoszenia tej broni swojej masowego rażenia. Czegoś potrzebowali, co mogłoby dolecieć, załóżmy, również zarówno do Moskwy, jak i do Nowego Jorku na przykład. Potrzebowali broni dalekiego zasięgu, przede wszystkim na przykład, która mogłaby razić na przykład całą głębokość Wielkiej Brytanii, a nie tylko Londyn. I byli bliscy tego i oni na to czekali, tak to wygląda. No nasuwa się teraz pytanie w takim razie kolejne, co się stało z tymi środkami? Skoro oni mieli na tyle dużo wyprodukowanych już tych gazów bojowych, to jak wyglądała, czy wyglądała w ogóle utylizacja jakoś? Czy była jej utylizacja? Wiadomo, co się z tym stało? Większość tego wywieziono na barkach na Bałtyk, Odrą, pod koniec wojny i zatopiono w beczkach. I do dzisiaj jest tak, że powiedzmy, że średnio raz w roku jest incydent taki, że nasi rybacy taką beczkę wyławiają siecią. I wtedy jakieś tam wojskowe oddziały ratownictwa chemicznego interweniują na przykład. Natomiast część została zakopana, nawet we Wrocławiu, w dawnych zakładach Polena pod ziemią, według relacji świadków, znajdują się dosyć duże zbiorniki z tabunem na przykład. Trudno powiedzieć mi, na ile on jest groźny jeszcze dzisiaj. Część takich zbiorników szklanych wykopano przy okazji jakichś prac rozbiórkowych w Berlinie. I też Niemcy mieli z tym dosyć duży problem, dlatego że utylizacja tego jest bardzo droga.
Jak to się stało, że ta myśl techniczna, te nowości jak na ówczesne czasy, tak, ten postęp techniczny trafił w zasadzie w całości do Stanów Zjednoczonych? No, może nie w całości, dlatego że Niemcy pracowali nad rzeczami, które do aliantów się nie dostały, nie wpadły w ich ręce jednak. To nie jest tak, że wszystko. Natomiast, no oczywiście, no poza tym nie tylko do Amerykanów, bo również na przykład do Rosjan. Francuzi też próbowali rozwijać niemieckie rakiety balistyczne. No, ale tu trzeba zwrócić uwagę na to, że w zasadzie do Amerykanów trafiała ta informacja dobrowolnie, tak? Rosjanie musieli ją wydzierać, bo chyba rzadko który Niemiec chciał ją przekazać dobrowolnie Rosjanom, tak? Tak, no paradoks jest taki, że tak Niemcy na początku zakładali, że należy uciekać do Amerykanów. W związku z tym prawie wszyscy specjaliści rakietowi znaleźli się w zachodniej strefie Niemiec i wpadli w ręce, poddali się Amerykanom. Natomiast praktyka później była taka, że Amerykanie tych ludzi traktowali jak jeńców. Oni początkowo byli zamknięci w ośrodkach za drutem po prostu. Z mocy ustawy zarabiali znacznie mniej niż amerykański urzędnik na przykład początkowo. Później to się oczywiście zmieniło, jak oni już uzyskali obywatelstwo amerykańskie. Natomiast Rosjanie, być może właśnie dlatego, że nie mieli w czym przebierać, że tak powiem, płacili tym ludziom znacznie więcej i oferowali im znacznie lepsze warunki. Dlatego, że no, Związek Radziecki właściwie przez całą swoją historię był uzależniony od zachodniej myśli technicznej. W latach 20., 30. tą myśl techniczną po prostu kupowano albo kopiowano określone rozwiązania. Natomiast oni uważali, że to jest najważniejsza rzecz, jaką mogą skorzystać, jaką mogą uzyskać z II wojny światowej, z tego swojego zwycięstwa. Więc no, nie tylko Amerykanie, aczkolwiek no, to, co Niemcy mieli bardzo zaawansowanego, to jest rakiety dalekiego zasięgu, no to w całości przejęli Amerykanie, włącznie z kompletnymi planami, ze specjalistami, całymi zespołami i rozwijali to przez dłuższy czas. To było po prostu wprowadzanie w życie koncepcji niemieckich. Oni nic nowego nie wnosili przez dłuższy czas, dlatego że no, podstawy rakiety balistycznej, taka jak dzisiaj jest, to znaczy na przykład taki bezwładnościowy układ nawigacyjny, tak jak to się nazywa, to cały ten system napędu, to wszystko do dzisiaj się w zasadzie nie zmieniło od tamtego czasu. Ja w jednej z książek zamieściłem taką reprodukcję niemieckiej rakiety, gdzie ostatnim członem tej rakiety, niemieckiej rakiety, opracowanej przez profesora Zengera, gdzie ostatnim członem tej rakiety był taki jakby prom kosmiczny, znaczy taki jakby człon rakiety, ale ze skrzydłami, z usterzeniem, ze wszystkim. I kolega, który przyglądał się temu zdjęciu, bo akurat robił fotoskład tej książki, on mówi, no jak to dziwnie wygląda, to takie z myszką, takie jakby widać, że z dawnych czasów, prawda, rakieta. Bo to troszkę przypominająca takie rakiety z filmów science fiction z lat 50. Ale ja mu na to odparłem, że no tak, no może i tak, aczkolwiek no trzeba sobie powiedzieć, że Amerykanie od tego poziomu, ponad ten poziom nigdy nie wyszli już. Więc no to były gigantyczne osiągnięcia i to w zasadzie ukształtowało ład powojenny później przez długi czas, to znaczy kreowało zimną wojnę. Właśnie ta broń niemiecka broń dalekiego zasięgu i te ich koncepcje. I to też nie wszystkie. A czy są jakieś inne drogi, poza tym, że no Niemcy chcąc się wykupić, dobra, dawali tą swoją myśl techniczną Amerykanom, tak? Można powiedzieć, że no, dobrowolnie oddawali ją za własne życie, tak? Rosjanie znowuż wymuszali to na nich jakąś tam siłą, a czy jest jakaś grupa, która, są ślady jakiejś grupy, która poszła w zupełnie innym kierunku? Czy są jakieś, nie wiem, drogi ku Argentynie, że ta myśl techniczna poszła też w tamtym kierunku? Tak, oczywiście. Tam trafiło, do Argentyny trafiło bardzo wielu specjalistów niemieckich. Przede wszystkim fizycy jądrowi. Argentyna zbudowała dla nich w zasadzie, to znaczy no, na własny użytek, ale dla nich w tym sensie, że tam pracowali głównie Niemcy początkowo, taki ośrodek badań jądrowych w miejscowości Bariloche, to jest 1400 km na południowy zachód od Buenos Aires. I tam zgromadzono 29 no, wybitnych niemieckich fizyków jądrowych, chemików.
również. I oni tam próbowali rozwijać wątki, których alianci nie podjęli. To znaczy na przykład bomba termojądrowa, na przykład reaktor termojądrowy, na przykład kontynuacja projektów dotyczących fizyki plazmy, to znaczy napędu opartego na grawitacji. Mówię tak odważnie w cudzysłowie, dlatego że są już na to dokumenty, które mówią o tym, że takie prace były realizowane. I to początkowo na przykład Heisenberg chciał wyjechać do Argentyny i von Braun miał wyjechać do Argentyny, ale Amerykanie jednak zaproponowali mu ciekawszą ofertę. Ale generalnie z punktu widzenia Niemców, jakbyśmy się cofnęli w czasie, powiedzmy do 44 czy pierwszej połowy 45 roku, no to oni się głównie na ten kierunek nastawiali, dlatego że tam było wszystko przygotowane. I tam zresztą oni byli znacznie lepiej traktowani niż powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie byli zamknięci za drutem i lepiej i bezpieczniej jakby niż w Związku Radzieckim, gdzie no, dostawali willę, ale jednak cały czas musieli się obawiać o swoje życie, no to w Argentynie to oni byli traktowani jako przyjaciele, sojusznicy, na równych prawach, bez jakiejś dyskryminacji, bez traktowania ich jako łupu wojennego. Więc tam na przykład też rozwijano wiele projektów lotniczych niemieckich, bombowce w układzie latającego skrzydła, myśliwce, Reimar Horten, jeden z dwóch braci Horten, on tam pojechał i tam rozwijał swoje koncepcje. Najwybitniejszy bodaj konstruktor lotniczy niemiecki Kurt Tank też tam pojechał, też tam kończył swoje projekty. One się kończyły na etapach prototypów i nie zostały wprowadzone do produkcji z tego powodu, że Argentyna w końcu kupiła samoloty odrzutowe gdzie indziej, ale no, jako z punktu widzenia historii myśli technicznej jest to ciekawy wątek i mało znany. Co się w takim razie właśnie działo z takimi? Jak wyglądała ta technologia, mówi Pan o wirującej plazmie, o antygrawitacji czy grawitacji? Jak to wyglądało? Wtedy to wyglądało jak czysta fantastyka naukowa. My dzisiaj możemy powiedzieć, że to nie była czysta fantastyka, że to ma jakby oparcie w rzeczywistości i jest rzeczywiście wykonalne i działa, dlatego że już takie projekty są realizowane, wprawdzie na niewielką skalę, ale jednak na tyle znaczącą, że one pokazują, że tak jak to normalna nauka oficjalna robiła dotychczas, opierając się na przewidywaniach teorii względności, które mówiły, że w ten sposób przez wirowanie plazmy zjonizowanego gazu, że nie można wygenerować znaczącej grawitacji takiej, żeby coś się uniosło, no to w tej chwili już wiemy, że to jest nieprawdą, bo różnica jest taka, że to jest 1 i 21 zer, jak ostatnie badania wykazują, czyli że ten kierunek niemiecki był w zasadzie słuszny. Oni się opierali po prostu na zupełnie innych podstawach niż dzisiejsza nauka się opiera, dlatego że oni traktowali teorię Einsteina jako zdegenerowaną naukę żydowską i próbowali stworzyć własną. Niemcy były ojczyzną fizyki kwantowej i oni z tego punktu widzenia wychodzili, że tak powiem, z tych fundamentów. I eksperymenty, jakie przeprowadzili, analizy, jakie wykonali, które dzisiaj są no mało znane, może nie tyle, że nieznane, ale mało znane, one im wskazywały drogę bardzo wyraźnie, dlatego że to są sygnały, które są w zasadzie wokół nas, które pokazują, że tędy droga właśnie, że połączenie jakby grawitacji z fizyką kwantową nie jest wcale takie trudne, tylko tyle, że po prostu teoria Einsteina mówi, że tak nie jest, w związku z tym wszyscy myślą, że tak nie jest, ale to jest zupełnie inaczej. A skąd w Niemcach w ogóle pomysł na to, żeby zajmować się antygrawitacją? Jakie były źródła tego? Skąd oni mogli? Wiem, że były różne ekspedycje do Tybetu, tak? Czy w Tybecie cokolwiek na ten temat wiadomo? Tak, no szef SS był zafascynowany w ogóle pradawną, również starożytną wiedzą o zaawansowanych technologiach, jak to się dzisiaj mówi, czyli o nowoczesnej technice po polsku. Do tego stopnia, że na przykład nie tylko szukał opisów maszyn latających i napędu grawitacyjnego w starożytnych pismach hinduskich i tybetańskich, szukał w tym sensie, że organizował ekspedycje po to, które przywiozły te manuskrypty do Niemiec.
Nawiasem mówiąc, podobno one są w tej chwili na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak słyszałem. Ale takie pismo, Kanjur, to jest 108 tomów, opasłych tomów takich. Jest to główna księga święta Tybetu. I tam na przykład Deniken kiedyś pokazywał w swoim filmie, to tam są nie tylko opisy, ale tam są rysunki tego napędu również, to znaczy rysunki tych statków. I Himmler, szef SS, bardzo się tym interesował i w ogóle tego rodzaju wątkami, nawet do tego stopnia, że jak kiedyś mu się obiła o uszy kwestia taka, że mityczny bóg Thor miał jakąś broń, która była nazywana młotem Thora, która miotała błyskawice i była w stanie wszystko zniszczyć i tak dalej, to nakazał, jest to zachowane w postaci dokumentu, taki rozkaz Himmlera, nakazał poszukiwanie wszelkich informacji, wyobrażeń, przedstawień graficznych, rzeźb i tak dalej dotyczących młotu Thora w celu przeanalizowania tego i wykorzystania jako broń. To był cały program badawczy w tym kierunku szedł. I to był jeden z wielu przykładów. I w związku z tym on również, jeśli w... Znaczy, to jest, dlaczego oni się tym zainteresowali? Oni się zainteresowali tym dlatego, że cały ten wątek tybetański i dotyczący energii, która była unifikacją grawitacji i elektromagnetyzmu, oni, Tybetańczycy starożytni oczywiście nie wiedzieli nawet, czym jest elektromagnetyzm, ale oni to opisywali tak, na przykład używając pojęcia moc gromu na prąd wysokiego napięcia. I w sumie to było, że tak powiem, dawało się przetłumaczyć na współczesny język naukowy i co więcej, było całkiem sensowne. I ten cały ten wątek, oni tą energię, która jakby wynikała z indukcji, grawitacji z elektromagnetyzmu, to oni w starożytnym Tybecie mieli nazwę na taką energię, łączącą różne siły w przyrodzie. Jakby to była energia Vril. I to cały ten wątek, badania tego wątku odgrywał bardzo znaczną rolę w ogóle w genezie ruchu narodowo-socjalistycznego, w tym okultyzmie narodowo-socjalistycznym. To był główny wątek w ogóle. I tam byli ludzie, orientaliści, na przykład Karl Haushofer i szereg innych takich ludzi, którzy byli tym zafascynowani i niejako promieniowali na resztę narodowego tych organizacji narodowo-socjalistycznych z lat powiedzmy 20. czy z początku XX wieku. Oni jakby promieniowali tą swoją fascynacją tymi tematami i w związku z tym później Himmler i SS zainteresowali się tym i próbowali to zrozumieć i szukali dalszych materiałów. I w sumie stworzyli obraz, znaczy spójny obraz, jak takie coś miałoby działać. I w momencie, kiedy przypadkowo się złożyło, że pewien naukowiec niemiecki, czy w zasadzie kilku naukowców niemieckich, to znaczy profesor Gerlach i kilku innych, to był jeden z najwybitniejszych fizyków w ogóle XX wieku, akurat tak się złożyło, że on się zainteresował wirami plazmy, zaczął publikować prace naukowe, zaczął badać to i znalazł pewne wspólne elementy. I w momencie, kiedy ktoś zauważył, ja nie wiem dokładnie kto, czy to Himmler, czy ktoś inny, że te wątki nachodzą na siebie, no to one się połączyły. To znaczy wątek współczesnej nauki, tych badań dotyczących alternatywnego podejścia do grawitacji i tej nauki jakby starożytnej. I oni poszli w tym kierunku i im bardziej szli, im dalej szli, tym bardziej ciekawie to wyglądało i tym bardziej im się te wszystkie założenia potwierdzały. I po prostu na tej zasadzie stworzyli coś, co jeszcze dzisiaj byłoby awangardą. No właśnie, awangardą. Pytanie tylko, dlaczego ta technologia nie jest oficjalnie rozwijana. Pytanie, czy jest rozwijana nieoficjalnie, czy nie jest zupełnie rozwijana? Nie wiem o badaniach tajnych. To znaczy wiem niewiele o badaniach tajnych. Wiem, że w bazie Kirtland na przykład realizowali w laboratoriach Sandia, które są na terenie tej bazy, taki projekt dotyczący wirów plazmy i oni tam udawało im się już w latach, na początku lat 90. przyspieszać je do prędkości rzędu 10% prędkości światła. Ale nie wiem dokładnie, jaki był wynik tego programu. On miał kryptonim Shiva Star, czyli gwiazda Shiwy, przez wyraźne odniesienie do tych opisów hinduskich, tybetańskich.
Nie wiem dokładnie, jak to się skończyło, dlatego że to jest program tajny. Ja mam tylko strzępy. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę jawną, to można powiedzieć, że analogiczne programy są już realizowane. W latach, gdzieś mniej więcej w połowie poprzedniej dekady, zdaje się, że w latach 2004-2007, ja nie pamiętam dokładnych lat, ale mniej więcej coś koło tego, Wydział Zaawansowanego Napędu Europejskiej Agencji Kosmicznej zrealizował projekt badawczy mający na celu stwierdzenie, czy sama taka koncepcja, jaką Niemcy wykorzystywali, to znaczy oni to nazywali separacją pól magnetycznych, to znaczy wir istnieje w warunkach odseparowania pól od świata zewnętrznego, wszelkich pól. I oni badali to, czy to w ogóle działa. I właśnie wtedy wynikiem tych badań było dojście do, znaczy udowodnienie, że ta grawitacja rzeczywiście jest generowana w taki sposób i ona jest generowana 1,21 zer silniej niż przewiduje teoria względności. Czyli no, mamy rewolucję. I to nie był, oni jeszcze nie badali plazmy, oni to, te pola separowali troszkę inaczej. Natomiast w tej chwili, to znaczy w tym roku, NASA ujawniła informacje o takim projekcie, gdzie już są wiry plazmy. I oni to normalnie nazywają jako badania dotyczące napędu grawitacyjnego. Nie wiem dokładnie, do jakich, jakie rezultaty otrzymali, bo chyba ten program się jeszcze nie zakończył. Zresztą no, z dostępnych danych nie wynika to, żeby on został zakończony. Poczekamy, zobaczymy, ale w każdym razie no, są podstawy, żeby uważać, że to jest obiecujący kierunek, wręcz taki, który może no, przynieść kompletną rewolucję w ogóle podboju kosmosu w wielu kwestiach. Fizyce, on może zrewolucjonizować fizykę, dlatego że no, zupełnie zmieni nasze rozumienie tego, czym jest grawitacja, bo no, jednak okazuje się, że ona jest bezpośrednio powiązana z całą resztą fizyki, tylko po prostu fizycy przez swój dogmatyzm nie byli w stanie tego dostrzec dotychczas, ale wskazówki takie są wokół nas. O ten wątek pytam w kontekście nieznanych obiektów latających. Pytanie moje jest takie, czy jest to jednak jakaś dalej prowadzona technologia nazistowska, czy jest to zupełnie coś nam obcego, niepochodzącego z naszej planety, na ile lub też obydwa rozwiązania, tak? Bo one mogą też mieć jakieś koneksje ze sobą. Znaczy jest możliwe, że różne państwa, na przykład Amerykanie, być może Rosjanie nawet, być może również gdzie indziej, być może budują już takie prototypy takich obiektów latających, my o tym nie wiemy. Aczkolwiek no, to raczej nie będzie tłumaczyło zjawiska UFO jako całości, dlatego że mamy chociażby kilkadziesiąt dzieł sztuki sakralnej z okresu średniowiecza, renesansu, które przedstawiają analogiczne obiekty i zresztą są relacje historyczne z bardzo dawnych czasów mówiące o takich obiektach, więc być może jakieś są pochodzenia ziemskiego, ale raczej nie wszystkie. A jest jakiś możliwy wątek, że Niemcy, obserwowawszy również przed wojną tego typu obiekty latające, mogli się w jakiś sposób wzorować czy fascynować tego typu technologią, taką technologią? No i na pewno obserwowali, dlatego że takie relacje są zachowane, że takie obiekty były widziane nad Niemcami. No, ja nie wiem dokładnie, czy na ile oni to traktowali jako możliwą technikę pozaziemską, nie wiem, ale myślę, że niektórzy no, mogli tak traktować, dlatego że rozważania dotyczące cywilizacji pozaziemskich już w tamtych czasach III Rzeszy, one istniały, to znaczy widać, że to do nich jakoś docierało, że taka możliwość w ogóle jest. Chociażby Hitler w Wilczym Szańcu w swojej kwaterze w Prusach Wschodnich, kiedyś rozważając tak, bo on tam zapisywano jego, że tak powiem, przemyślenia, refleksje dotyczące tematów niezwiązanych bezpośrednio z wojną, bo w nocy on, zajadając się ciastkami z kremem, snuł takie wynurzenia, że tak powiem. I któregoś razu on powiedział w ten sposób, że a co by się stało, gdyby przed Białym Domem, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wylądował statek kosmiczny z obcej planety? Wojna by się od razu zakończyła, Ameryka by się rozleciała, bo społeczeństwo ich by się rozsypało zupełnie. Kultura by się rozsypała, amerykańska. Więc oni, do nich docierało, że takie statki mogą istnieć i być może jakieś obserwacje UFO z tamtych czasów
właśnie w ten sposób interpretowali. Po powrocie tej najważniejszej ekspedycji tybetańskiej SS w 1939 roku, ona wróciła stamtąd kilka dni dosłownie przed wybuchem II wojny światowej, utworzono w związku z tym, że oni przywieźli olbrzymią ilość materiału, nie tylko przedmiotów różnych, ale właśnie tych starych manuskryptów tybetańskich, dlatego że oni tą ekspedycję zorganizowali w ten sposób, że jak to później opisywał jeden z jej uczestników, ci lamowie tybetańscy, oni się całkowicie otworzyli na nich i udostępnili im wszystko, co mieli. W związku z tym oni pozwolili sobie część tego przywieźć do Rzeszy. I ponieważ tego było dużo i to były materiały o dużym znaczeniu dla Himmlera, to utworzono specjalny instytut, który aż do końca wojny wyłącznie analizą tych materiałów się zajmował. To był Instytut imienia Svena Hedina i on zajmował zamek Mittersil w Alpach Austriackich i tam zwieziono również wszystkie inne materiały dotyczące pradawnej wiedzy tybetańskiej i być może ściągnięto właśnie też materiały z innych placówek, na przykład z Wrocławia. Wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne. Ciekawe, czy ich fascynowała kultura, czy bardziej technologia, którą dojrzeli, że rzeczywiście może w sposób taki mało zrozumiały dla Europejczyka, ale była ona opisywana na ówczesne czasy, tak bardzo precyzyjnie. Tak, my dokładnie nie wiemy, jaki był cel w zasadzie tych analiz. Jeśli oni zajęli cały zamek na taki instytut i w lochach tego zamku składowali olbrzymie ilości tych różnych manuskryptów i przez całą wojnę to wszystko analizowali, no to musiał być jakiś konkretny powód i rezultaty też musiały być tego jakieś, ale my nie mamy do tego dostępu. To są wszystko rzeczy, które oni utajnili. To zniknęło po prostu, zniknęło. To znaczy część tych materiałów źródłowych nie została zniszczona i później została znaleziona w różnych miejscach, ale nic nie wiemy ani o celu tych analiz, ani o ich wynikach. A co można powiedzieć z punktu widzenia archiwisty? Czy są jakieś szanse na to, żeby kiedykolwiek dotrzeć do tego typu materiałów? Czy archiwa otwierają w ogóle się na ludzi, na badaczy, żeby ujawniać tego typu materiały? Na razie nic nie wskazuje na to, żeby to w ogóle gdziekolwiek istniało, w sensie takim, żeby było odkryte i dostępne. Ja podejrzewam, że Niemcy zgodnie ze swoim zwyczajem te materiały dotyczące analiz tych źródeł tybetańskich, na przykład azjatyckich, że oni, jeśli to był rzeczywiście projekt o wysokiej randze utajniania, no to oni to gdzieś ewakuowali, raczej tego nie zniszczyli, ale pewnie gdzieś zamknęli i być może to do dzisiaj gdzieś tam w zamknięciu, może w jakiejś grocie w Alpach, nie wiem, się znajduje. W każdym razie nic nie wskazuje na to, żeby to gdzieś było w ogóle. Technologia w zasadzie chyba już była gotowa pod koniec wojny. Coś takiego się mogło wydarzyć. Technologia była gotowa, oni sam ten napęd w zasadzie udoskonalili, ale to udoskonalili już w pierwszych miesiącach 1945 roku i zabrakło im chyba czasu na to, żeby to wykorzystać w jakimś obiekcie latającym. W każdym razie nic nie wskazuje na to, żeby oni rzeczywiście, są plany takich statków latających, które miały być napędzane grawitacyjnie, ale nic nie wskazuje na to, żeby oni je rzeczywiście zbudowali. Chyba im zabrakło na to czasu. A jak mogła wyglądać wewnętrzna sytuacja dowództwa III Rzeszy? Czy tutaj wszyscy byli zgodni co do tego, żeby taką technologię użyć, czy jednak mieli obawy w stosunku do tego, że jednak mogła ona poczynić ogromne zniszczenia? No, ona mogła zostać użyta, ta technologia, oczywiście tylko w połączeniu z bronią jakiegoś masowego zniszczenia, bo tylko wtedy ona miałaby sens. I to by w sumie dopiero tworzyło jakąś jakość z wojskowego punktu widzenia. Nie było zgody co do tego, czy oni rzeczywiście mają rozpędzać taką fazę, jeszcze bardziej niszczycielską fazę wojny z użyciem broni chemicznej, biologicznej czy jądrowej na przykład później. Dlatego, że oni się bali, że jeśli oni nie mają kontroli nad własnym niebem, to
a nie uda im się w ciągu pierwszych dni wywalczyć zawieszenia broni czy zwycięstwa, to nawet jeśli będą mieli przewagę, to alianci ich po prostu zmiażdżą, bo ich samoloty bombowe, floty bombowe będą latać nad Niemcami niepowstrzymane i nawet jeśli mają słabszą broń, to będą ją używać do skutku po prostu. I oni się tego bali, Hitler się bardzo tego bał, aczkolwiek pod koniec wojny podobno zaczął się skłaniać ku temu, żeby może nie używać tego przeciwko aliantom zachodnim, ale chociaż powstrzymać Rosjan. Dlatego, że w ostatnich miesiącach wojny Niemcy rozpoczynając ofensywę w Ardenach na froncie zachodnim w grudniu 1944 roku, oni rzucili tam swoje najlepsze jednostki i jak później w styczniu 1945 Rosjanie uderzyli na wschodzie, to nie bardzo mieli czym ich zatrzymać, szczerze mówiąc. Była tak olbrzymia dysproporcja, że Rosjanie się posuwali po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. I Hitler skłaniał się ku temu, żeby jednak użyć tą broń chemiczną przeciwko Rosjanom chociaż, dlatego że no, widział w tym swoją jedyną szansę, ale no, z jakichś tam powodów jednak jej nie użył. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Jest też taka wersja, która dla mnie jest bardzo prawdopodobna. Tą wersję odkrył najlepszy badacz kariery Gruppenführera Kammlera. To był taki człowiek w zasadzie najważniejszy w III Rzeszy po Hitlerze w ostatnich miesiącach wojny, który odpowiadał za te wszystkie bronie dalekiego zasięgu chociażby. I jest badacz w Niemczech, który on się nazywa Christian Knack. On zbierał przez kilkadziesiąt lat materiały na temat tego ostatnich, powiedzmy, miesięcy istnienia w ogóle III Rzeszy i Kammlera. I z jego materiału wynika, że Niemcy negocjowali z aliantami przez cały czas i że zawarty został układ, że w zamian za nieużycie przez Niemców takiej broni masowego zniszczenia potencjał gospodarczy Niemiec zostanie zachowany, a najważniejsi przywódcy i najważniejsze, że tak powiem, zasoby państwa będą mogły w sposób nieskrępowany być ewakuowane do Ameryki Południowej. Taki miał zostać zawarty układ. I no, wydaje się to prawdopodobne o tyle, że faktycznie alianci nic nie zrobili, żeby te ewakuacje do Ameryki Południowej zatrzymać chociażby. Oni doskonale o tym wiedzieli i nawet jeśli tam były rzeczy dla nich ponętne, takie na przykład jak złoto, prawda, czy myśl techniczna, to nic nie zrobili, żeby to zatrzymać, żeby przyjąć, a nawet nic nie zrobili po wojnie, żeby dotrzeć do zbrodniarzy hitlerowskich, którzy się ukrywali w Ameryce Południowej, więc być może taki układ został zawarty. Efekt tego układu miał być taki, żeby zasoby ewakuowane mogły zostać później wykorzystane do szybkiej odbudowy potencjału Niemiec. I to jest... i do przywrócenia Niemcom pozycji lidera w Europie. I to się faktycznie stało tak naprawdę. Ja bym się tutaj doszukiwał jeszcze jednego wątku, szczerze mówiąc, bo jakbyśmy prześledzili przepływy finansowe, które były udziałem II wojny światowej, to byśmy się rzeczywiście dopatrzyli, że nie na rękę jest robienie totalnej zagłady akurat w miejscach, które mają oddać pieniądze, tak, które były bardzo zapożyczone i tutaj rzeczywiście moim zdaniem istniała jeszcze taka ręka, trzecia ręka, która musiała przytrzymać, przystopować troszeczkę tą wojnę, żeby nie było totalnej zagłady. Oczywiście, że tak. No przede wszystkim taki układ, który pozwalał zachować przemysł niemiecki w jakiejś tam części przynajmniej, on był na rękę tym inwestorom, którzy sfinansowali rozwój faszyzmu w Niemczech, prawda? Przecież ten to cud gospodarczy Hitlera, on się nie wziął sam z siebie, tylko wziął się z pieniędzy amerykańskich, brytyjskich i częściowo nawet żydowskich. I oni byli zainteresowani tym, żeby to nie przepadło. Oczywiście, to były ogromne, ogromne kwoty pożyczek i te pożyczki po prostu chciano odzyskać, tak? Pożyczki, inwestycje, tak. Całe fabryki były budowane w kooperacji, na przykład AEG, w kooperacji z koncernami amerykańskimi i wiele innych koncernów niemieckich. No dobrze, powiedzmy sobie jeszcze w takim razie, gdzie możemy trochę głębiej poczytać na temat tych technologii, tych spraw. W jakich publikacjach Pana można... No ja szczerze mówiąc przygotowałem na przykład w tej chwili książkę, która się ukaże pod koniec września pod tytułem Projekty badawcze Waffen-SS.
I to jest coś, no, bezpośrednio nawiązującego do tego, o czym rozmawialiśmy, a to jest publikacja oparta prawie w całości na materiałach wcześniej nieznanych zupełnie. Ja tam opisuję rzeczy, o których się jeszcze niedawno nikomu nie śniło w ogóle nawet. No świetnie, w takim razie czekamy na nową publikację. Państwa zapraszamy do zgłębiania tego tematu. Jeszcze raz proszę przypomnieć ten tytuł, projekty. Projekty badawcze Waffen-SS. Projekty badawcze Waffen-SS, które się ukaże koniec września, początek października, tak? Tak, 2014 roku. Świetnie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.